Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, zaczynamy 83. Rady Miejskiej, ale najpierw, żeby ją zacząć, czytam listę obecności. Bardzo proszę o określenie się, kto jest. Wojciech Baleja? Nie ma. Małgorzata Baleniak? Jestem. Tomasz Chmielewski? Obecny. Maria Furga? Jestem. Jakub Kowalski. Jakub Kowalski. Wrócę do niego, bo widzę, że się zalogował, ale nie. Tomasz Lenart. Jestem. Maciej Lisowski. Nie ma. Bożena Michalewska. Jestem. Przemysław Milczarek. Jestem. Grzegorz Oraś. Jestem. Magdalena Sadowska. Jestem. Grzegorz Skup. Jestem. Krzysztof Wawrzyn. Jestem. Beata Wszołek-Lewandowska. Jestem. Krzysztof Zieliński. Jestem. Wracam do Jakuba Kowalskiego. Jakub, jesteś z nami? Jestem, przepraszam, zasięg na chwilę straciłem. Dobra, wobec tego, proszę Państwa, stwierdzam, że mamy kworum. Tylko jednej osoby, jednego radnego nie ma z nami na dzisiejszej sesji, a więc otwieram 80. sesję Rady Miejskiej w Głowie. Na wniosek pana burmistrza prośbę o odwołanie sesji w dniu 30 stycznia zwołałem ją na podstawie uchwały numer 77, one przez 519, one przez 22 Rady Miejskiej w Głowie z dnia 31 grudnia 2022 roku w sprawie obradowania w trybie zdalnym. Otrzymaliście Państwo porządek obrad. Punkt drugi brzmi podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Głowna na 2023 rok. Jest to projekt burmistrza Głowna z dnia 21 stycznia 2023 roku. I dotyczy kwoty 70 380 zł na realizację wypłat podatku węglowego z funduszu przewidzianego COVID-19. Konieczne jest wykonanie wnioskowanych zmian. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Sprawa jasna, oczywista, oczywiście, więc jeżeli nie ma głosów, żadnych pytań, idziemy do przegłosowania. Tradycyjnie na sesji zdalnej odczytam nazwiska, proszę określić się, jestem za, wstrzymuję się, bądź przeciw. Wojtka Balei nie ma nadal. Małgorzata Baraniak. Jestem za. Dziękuję. Tomasz Mielewski. Jestem za. Dziękuję. Maria Furga. Za. Dziękuję. Jakub Kowalski. Jestem za. Dziękuję. Tomasz Lenart. Jestem za. Dziękuję. Maciej Lisowski nie ma. Bożena Michalczka. Jestem za. Dziękuję. Przemysław Milczarek. Jestem za. Dziękuję. Grzegorz Oraś. Jestem za. Dziękuję. Magdalena Sadowska. Jestem za. Dziękuję. Grzegorz Skup. Jestem za. Krzysztof Wawrzyn. Jestem za. Dziękuję. Beata Wszołek-Lewandowska. Jestem za. Dziękuję. Krzysztof Zielić. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że wszyscy radni obecni na sesji w liczbie 13 byli za podjęciem tej uchwały. Bardzo Państwu dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego, który brzmi podjęcie uchwały w sprawie zasad trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Jest to, proszę Państwa, projekt burmistrza miasta Głowna 27 stycznia 2013 roku. Otrzymaliście go Państwo drogą mailową. Wszyscy się na pewno zapoznaliście. Macie może jakieś uwagi, jakieś pytania w sprawie tego projektu? Nie widzę. Wobec tego przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za
proszę się określić tak jak we wcześniejszym głosowaniu. Rada Baraniak. Jestem za. Dziękuję. Tomasz Chmielewski. Jestem za. Dziękuję. Maria Furga. Za. Dziękuję. Jakub Kowalski. Jestem za. Dziękuję. Tomasz Lenart. Jestem za. Dziękuję. Maciej Lisowski nie ma nadal. Bożena Michalczka. Jestem za. Dziękuję. Przemysław Niczarek. Jestem za. Dziękuję. Grzegorz Oraś. Jestem za. Dziękuję. Magdalena Sadowska. Jestem za. Dziękuję. Grzegorz Szkup. Jestem za. Krzysztof Wawrzyn. Jestem za. Dziękuję. Beata Wczołek-Lewandowska. Jestem za. Dziękuję. I Krzysztof Zieliński. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała również uzyska akceptację Państwa. Wszyscy obecni na sesji byli za podjęciem tej uchwały. Bardzo Państwu dziękuję. Wobec tego z powodu wyczerpania się porządku obrad zamykam 80. sesję Rady Miejskiej w Głownie, w walnym trybie online. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Do widzenia. Do widzenia.